Siemano kolano dzisiaj zaprezentuję wam gierkę Spec Ops The Line, która jest za darmo. Zaraz zobaczycie, skąd ją można zdobyć. Najpierw przedstawię e, e, pokrótce tą gierkę. E, Spec Ops The Line to dynamiczna gra akcji TPP, którą opracowała firma Jager Development. Tytuł jest kontynuacją serii Spec Ops rozpoczętej przez Zombie Studios w. W 1998 roku Spec Ops The Line przenosi nas do jednego z najbogatszych miejsc na Ziemi, czyli Dubaju, doszczętnie zdewastowanego przez burze piaskowe. W obliczu katastrofy naturalnej grupa amerykańskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika Johna Conrada zostaje w mieście, aby chronić mieszkańców niezdolnych do ewakuacji. Kontakt z oddziałem znika. Aż do czasu pojawienia się sygnału alarmowego, po którym armia wysyła ekipę ratunkową. Do zasypanego Dubaju wyruszamy w towarzystwie Martina Walkera i oddziału Delta Force. Szybko okazuje się, że nie jest to zwykła misja ratunkowa, gdyż John Conrad i jego lojalni ludzie raczej nie chcą zostać uratowani. Podczas zadania niejednokrotnie na próbę zostaje wystawiona nasza moralność, gdyż musimy podejmować wyjątkowo niewygodne decyzje, od których zależy los wielu ludzi. Sama rozgrywka sprowadza się do przemierzania kolejnych lokacji i walki z przeciwnikami. Podczas zabawy prowadzimy drużynę złożoną z trzech wyspecjalizowanych żołnierzy. Ważnym żywiołem okazuje się piasek. Nanoszony przez dynamiczne warunki pogodowe, który niejednokrotnie jest naszym sprzymierzeńcem, ale i wrogiem. Zwiedzamy nie tylko zasypane ulice Dubaju, ale i wielopiętrowe budynki. Na uwagę zasługuje widowiskowa, jak na 2012 rok, oprawa wizualna tytułu, utrzymana w charakterystycznej piaskowej kolorystyce. Podczas zabawy oglądamy nietypowe krajobrazy składające się m.in. z drapaczy chmur pochłoniętych przez wydmy. Oprócz kampanii solowej, w grze pojawia się także rozgrywka wieloosobowa. A zatem, gierka jest dostępna za darmo jeszcze przez 1 dzień i 20, prawie że 2 godziny. Na Humble Bundle wchodzicie na główną stronę. I tutaj po lewej wyświetla Wam się informacja, że ta gra jest za darmo. Jak zwykle, klikacie add to cart, koszyk, get it for free. Czekacie chwileczkę, review mail. No, no jeśli macie oczywiście zalogowane konto, trzeba mieć konto tutaj założone w tym serwisie i jeśli te konto jest powiązane z waszym Steamem, możecie kliknąć od razu ten guziczek. Pojawi wam się kod, Redeem, przekieruje was na stronę Steama, tutaj też oczywiście musicie być zalogowani, ewentualnie kopiujecie ten kod i wklejacie w aplikacji. Ja to robię tak, kontynuuj. Gotowe, ok, mamy gierkę już na swoim koncie na Steamie. Życzę miłej zabawy jak zwykle z gierką za free i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie macie u mnie suba, to zapraszam do subowania, gdyż będą pojawiać się na moim kanale podobne filmiki z darmowymi gierkami. Trzymajcie się, cześć.